Cześć, tu znowu Tomek. Ostatnio opowiadałem Wam o skanerze kodów w naszej aplikacji. Pojawiły się pytania, co to za dziwne kwadratowe znaczki na opakowaniach nowych leków. Te dziwne kwadratowe znaczki to tak zwane data matrix, kody dwuwymiarowe, które muszą być umieszczane teraz na lekach dzięki nowej dyrektywie Unii Europejskiej, która ma na celu zmniejszenie fałszowania leków. Mogą Wam przypominać kody QR, przecież tak naprawdę jest to inny standard, tak zwany data matrix. Teoretycznie nie muszą być kwadratowe, mogą być też podłużne, ale jeszcze z takimi się nie spotkaliśmy. Wszystkie kody data matrix muszą być umieszczane na nowych lekach na receptę wyprodukowanych po 9 lutego, a także na niektórych lekach bez recepty. Czym więc różnią się data matrix od starych kodów kreskowych? Stare kody kreskowe zawierały tylko numer identyfikacyjny produktu, po którym mogliśmy rozróżnić, co to jest za lek, lecz data matrix zawiera także numer serii, numer seryjny oraz datę ważności danego leku. Kod data matrix jest umieszczany w fabryce w momencie produkcji leku. Wtedy też producent ma obowiązek umieścić go w centralnej bazie danych leków, dzięki której farmaceuta, skanując lek w aptece, może sprawdzić, czy lek nie został sfałszowany. W Polsce za zarządzaniem do tej bazy danych jest odpowiedzialna Fundacja Kowal. Niestety wszystko związane z tą dyrektywą było robione trochę na ostatnią chwilę i nie wszystko działa tak, jak powinno. Na przykład niektóre skanery nie skanują dobrze kodów białych na czarnym. Farmaceuci czasami otrzymują też czerwone alerty, które mówią im, że lek jest sfałszowany, gdy nie jest sfałszowany. Jest to spowodowane tym, że producenci zaczęli umieszczać kody data matrix na opakowaniach przed 9 lutego i nie ma ich jeszcze w centralnej bazie danych leków. Także nie macie pretensji o to do farmaceutów, nie jest to ich wina, po prostu cały proces może trwać troszeczkę dłużej. Jeśli macie jakieś pytania, zadajcie je na Zapytaj Farmaceutę. Pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał na YouTubie oraz polubić naszą stronę na Facebooku.